jego twórczością fascynuję się od wielu, wielu lat i zawsze było to moim marzeniem, żeby zorganizować wystawę jego prac, a przede wszystkim wydać katalog, bo sam jestem wielkim entuzjastą katalogu, bo przede wszystkim w ten sposób możemy obcować z wielkimi artystami. I zapraszam serdecznie do obcowania, do zakupu również katalogu, w którym są reprodukowane wszystkie prace obecne na wystawie, ale przede wszystkim również w katalogu jest świetny tekst, za który bardzo dziękuję kuratorce wystawy pani Marcie Ryszkowskiej. Wystawa będzie dostępna dla szerszej publiczności od jutra do 15 listopada, czyli proszę również poinformować się znajomych, że coś takiego ma miejsce i można oglądać. Wystawa jest częścią festiwalu artystycznego Warsaw by Art. Na przyszły weekend od piątku do niedzieli będzie cały szereg wydarzeń w całej Warszawie i również ta wystawa będzie towarzyszyła temu festiwalowi. Chciałem bardzo, przepraszam, podziękować pani Marcie za uczestnictwo w wystawie i pomoc. Chciałem tutaj zaprosić pani Marcie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że przybyliście w tym czwartkowym tutaj. Dziękuję Krzysztofowi za zaproszenie do projektu, do tego wydarzenia, bo mi niezmiernie miło. Jeżeli chodzi o to, czym ja się zajmuję, to było dosyć nieoczekiwane, dlatego że ja tak naprawdę zajmuję się sztuką współczesną, w sensu stricte, ale też zajmowałam taką ucieczką przeszłość, dalszą przeszłość, a wiele dalszą taką pracę. Wspaniałą przygodą tak naprawdę, dlatego że ja się też troszeczkę musiałam zanurzyć w takie konteksty, które już od jakiegoś czasu były mi obce. I odkrywanie tego sprawiło mi ogromną przyjemność i też nasyciło takimi wiadomościami, postaciami, które okazuje się, że domagają się takiego uwypuklenia. Ale wciąż to aktualne. Wciąż to właśnie to jest niesamowite, wciąż aktualne. Ja to troszeczkę też piszę w tym tekście, bo obok Rubensteina tak naprawdę funkcjonowało bardzo wielu artystów, też ludzi biura, bo przyjaciół z ludźmi biura w pewnej mierze. Jego losy są też niezmiernie ciekawe. Ja też odsyłam Państwa do biografii, dlatego że wiadomo, że biografia też ma olbrzymi wpływ na te funkcjonuje sztuka, na tego artysty. Natomiast właśnie to, co mnie poruszyło, to są jego losy tutaj polskie, powojenne i losy paryskie oraz osoby, z którymi on się przyjaźnił i które miały na niego wpływ, a on na nich. Między innymi na koncert był Jeleński, Leonor Finik. To są takie postacie, o których ja wiedziałam. Natomiast właśnie przy okazji kwerendy i przy okazji pisania tego tekstu pomyślałam sobie, że jest taka postać, która jest niesamowicie współczesnym Polakiem, Europejczykiem. To jest niewiarygodne, to jest aktualne, to o czym on mówił. Ale takim patriotą w takim sensie, z którym ja się bardzo utożsamiam. Przecież to jest bardzo piękne i Rubenstein wydaje mi się też zafunkcjonował za granicą w bardzo, bardzo interesujący sposób, dlatego że on uzyskał w 1959 roku bardzo prestiżową nagrodę. Jako polski artysta został wyróżniony. Co się chyba, nie wiem, czy wcześniej zdarzało, no to była niesamowita rzecz. Nagroda na Biennale Mody w Paryżu to była przepustka do wielkiego świata, którą on wykorzystał w bardzo właściwy sobie sposób, który pokazywał, że to jest artysta absolutnie nonkonformistyczny, artysta, który nie idzie za trendem, który ma jakiś bardzo swój osobny świat i swoją ewolucję i on jakby idzie za swoimi intuicjami, które tutaj widzicie Państwo. Naprawdę to jest całe spektrum tych intuicji, przedstawione. I to było naszym też głównym założeniem, żeby pokazać rozwój Rubensteina, ale również tę ciągłość, że pomimo, że formalne metody, sposoby przedstawiania zmieniał, ale ciągle to jest ta sama tematyka i ten sam stan emocjonalny, właśnie te relacje między mężczyzną i kobietą. To nawet tutaj mamy zestawienie tak ostatniego z tych obrazów, najpóźniejszy, 79 rok. Jeden z wcześniejszych, to jest figura osiowa, również bardzo emocjonalna i organoleptyczna nieoma. I one są ze sobą bardzo blisko, pomimo że są daleko. Można by powiedzieć, że to zupełnie dwóch odrębnych artystów stworzyło, ale to jest ten sam artysta i czułem ten sam kręgosłup. Tak, właśnie, jeszcze wracając, bo mówię o tej nagrodzie, dlatego że ja się zastanawiałam nad jego wyborami, studiując jego losy, zastanawiałam się, dlaczego artysta, który dostaje nagrodę w Paryżu za figury osiowe, które były czymś naprawdę spektakularnym i on mógł zbudować całą karierę na figurach osiowych i na tym poprzestać, sprzedawać to w kolejnych galeriach, zresztą jego wówczas zapraszamy bardzo wiele miejsc na wielu festiwali. Nagle ten artysta porzuca całkowicie ten krąg i zaczyna drążyć jakby ludzką naturę w zupełnie inny sposób, sięgając do jakichś prehistorii, do takich mitycznych wątków, badając te mityczne energie i próbując je przekuć
na swój sposób. I wydaje mi się, że udało mu się to. W jakiś sposób on jest spełnionym twórcą. I to jest pełne dzieło. I to jest interesujące pytanie, dlaczego?